Hej, hej, hej! Witam serdecznie! Dzisiaj znów mamy lampę z dołu, jak przy ognisku, ale to dlatego, że to kolejny raz, kiedy nie chce mi się stać, a to już nie jest dobry znak, wiecie, no pewnie cukrzyca, bo stawy już mi po prostu szwankują, ale tak to jest. Tak to jest, niestety w pewnym wieku ciało odmawia posłuszeństwa, ale dzisiaj nie o tym, nie o moim zdrowiu, do tego dojdziemy pewnie jak trafię do szpitala. Z powodów zdrowotnych, to wtedy zabiorę kamerę ze sobą i będziemy robić grubego vloga szpitalnego. No chyba, że dennę wcześniej, ale dzisiaj mamy dużo rzeczy, aż sobie musiałem zapisać, ponieważ jestem czasami zapominam, tak? To też jest pewnie kwestia wieku. Zaczynamy od kategorii winyl. Wiem, że niektórzy nie lubią, ale ja akurat lubię, więc przenosimy się do studia Denon i lecimy z tematem. Jakiś szalony efekt, poproszę. Albo chuj, dobra, po prostu. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej kategorii pod tytułem winyl. I tak jak w poprzednich grubych vlogach, znajdujemy się w salonie firmowym Denon. Ja już pewnie w normalnym grubym vlogu mam już albo większą brodę, albo nie mam włosów, albo jestem dwa razy grubszy, albo schudłem, albo generalnie już po prostu nie żyję, albo nie mam oka. Ale że nagrywałem to wszystko za jednym razem, to niestety zawsze będę wyglądał tutaj w kategorii winyl tak samo, przynajmniej w dwóch kolejnych jeszcze odcinkach. A dzisiaj, moi drodzy, mam dla was nikogo innego, ale klasyka pod tytułem Vivaldi. Czyli właściwie nie wiem co powiedzieć o Vivaldim, bo nie przygotowałem się czytając notek na Wikipedii i mimo, że lubię Vivaldiego słuchać i to nic nie wiem tak naprawdę ani o historii wykonawcy, ani nic więcej, więc no troszeczkę shame on me. No i tak samo nie wiem za bardzo co jest na tej płycie, bo ja Vivaldiego głównie znam z 4,5 roku, ponieważ ta kompozycja utworów była mi najczęściej puszczana przez moją mamę i zawsze mi wkładała do głowy właśnie wiosnę, lato, zimę i tak dalej. Jako przykład takiej fajnej muzyki, od której można zacząć przygodę z muzyką klasyczną. Ja wtedy do końca nie rozumiałem tej muzyki, ale jak już dorosłem i odsłuchałem tak na spokojnie, na poważnie Zimy, bo to jest mój ulubiony utwór, no to zakochałem się absolutnie. Tutaj mamy jakieś 4 koncerty i fagotam. Fagotam to nie jest dobre słowo, jeżeli ktoś jest spaczony internetem, ale no już to jest po rusku albo chyba po węgiersku. Nie wiem, generalnie większość tych płyt, które mam, ukradłem rodzicom, to wydania oczywiście ruskie, wiadomo. Dobra, ale nie zamulając dalej, jak to się mówi, wyjmujemy płytkę i posłuchamy na profesjonalnym sprzęcie w Denonie, do którego serdecznie was zapraszam. Posłuchajmy Vivaldiego. Jesteśmy z powrotem, moi drodzy. A teraz tak, w ostatnim odcinku, czy przedostatnim, reklamowałem, zaraz mi pewnie ekran zgaśnie, więc muszę poruszać myszką, coś mnie to wkurwia, mogłem to przełączyć, ale zawsze to są takie rzeczy, o których zapominam. Reklamowałem taką ekipę, która jest na YouTubie, która się nazywa Multiformia, która przysłała mi miecz Kylo Rena. Ale mam wrażenie, że troszeczkę jakby nie dowartościowałem ich, jakby oni się do mnie nie odzywali i jakby to nie jest tak, że ktoś powiedział, że wspomniał o nich jeszcze raz, ale poczułem, że obejrzałem ich materiały jeszcze raz, kolejne, między innymi zrobienia maski z pierwszej zbroi Ironmana z filmu i zobaczyłem montaż, zobaczyłem te efekty, zobaczyłem to jeszcze na tą pasję, bo tak to widziałem tylko jeden filmik i stwierdziłem, kurde, nie no, trzeba raz jeszcze pokazać, co ta ekipa robi, czy tam to, nie wiem, czy to jest para, czy to są znajomi, czy to jest brat i siostra, nie wnikam, i co oni fajnego robią i naprawdę zajrzyjcie, bo
montaż przede wszystkim tych materiałów jest naprawdę, naprawdę zajebisty i to jest po prostu fajnie prowadzone. Ja, jak wiecie, rzadko dosyć promuję ludzi, po prostu ich filmy i tak dalej, bo bardzo często mi przysyłają, właściwie to prawie codziennie dostaję coś: ej Dakan, oceń i powiedz, czy jesteśmy fajni, czy jesteśmy rakiem. Najczęściej na to w ogóle nie odpowiadam, bo nawet nie chce mi się tego oglądać, bo jak już ktoś zwraca się do mnie w ten sposób, typu oceń i zobaczymy, co będziesz, jeszcze najczęściej dopisą, a jak ci się spodoba, to może udostępnisz, no bo ja jestem chodzącym billboardem, no wiecie, no może dla marek i tak dalej, tak, no ale ja nie miałem nigdy problemu z tym, żeby ktoś, nie wiem, kogoś wybić, wypromować i tak dalej, chociaż ja też nie jestem jakąś wielką, kurwa, tubą do wypuszczania ludzi w świat, bo bez przesady moje zasięgi no nie należą do jakichś niezwykłych. Ja zawsze miło, z chęcią wspomnę o kimś, kto ma jakiś talent i tak dalej, ale odebrałem właśnie filmik na fanpage'u, wysłał mi pewien jegomość do grupy pod tytułem Czarna Ekipa. I jakże było moje zdziwienie, kiedy odpaliłem filmik. Okej, no pierwsze 10 sekund miałem ochotę go od razu, kurwa, wyłączyć, to przyznaję szczerze, bo myślałem, że jest to po prostu totalny, nowy, klasyczny, gówno content, ale dopiero po chwili zajarzyłem, że jest to parodia. No nie wiem dlatego, czy byłem opóźniony po prostu zapłon, czy dlatego, że było tak doskonale po prostu nagrane, ale nie, miałem zapłon spóźniony. W każdym razie Czarna Ekipa nagrywa filmy z Łodzi, to jest ekipa. I zaskoczyli mnie naturalnością, oni są sierwiężni w wykonaniu, w technice. To jest, kurwa, YouTube 10-15 lat temu, lekką ręką. Ale ten humor, to podejście do widza, do swoich skeczy, autorskich czy nie, różnie, jest naprawdę, naprawdę takie staroświeckie i takiego, którego dawno nie widziałem. I tym bardziej fajnie było to oglądać, wiedząc, że i widząc to po realizacji, że tam nikt za tym nie stoi większy, jakiś twórca, czy jakaś, nie wiem, sieć partnerska, czy cokolwiek innego, tylko oni sami pewnie chodzą z tą jedną, kurwa, kamerą, ustawiają ją, kręcą jedną scenę, ustawiają ją na drugą i tak dalej. Tą siermiężność widać, ale jednocześnie widać tą dawno zapomnianą, którą ja zawsze wspominam, tą pasję do robienia czegoś i tak dalej. Mają mało wyświetleń, te skecze są nierówne, jedne mnie rozbawiły, inne mnie troszeczkę zażenowały, ale z drugiej strony nawet się uśmiechnąłem w kącie, że ja też tak zaczynałem i każdy tak kiedyś, no może nie każdy, ale każdy stary YouTuber tak zaczynał. Dajcie im szansę, odwiedźcie ich kanał. Ja nie mówię od razu, że macie, kurwa, subować, dawać łapkę w górę. Jak wam się nie podoba, to napiszcie, że to gówno, ale po prostu obejrzyjcie i zobaczcie, bo ja stwierdziłem, wow, fajnie, że ktoś komuś jeszcze, kurwa, chce. A teraz kategoria komiks, a w kategorii komiks nowości oczywiście od Egmontu i mamy kolejny zeszyt z komiksami Star Wars, Podameron, wojenne historie i co ja mogę powiedzieć o tym komiksie. Przeczytałem go, no właściwie to w 2 dni, wiem, że to brzmi dziwnie, żeby czytać takiej wielkości komiks w 2 dni, ale musiałem go sobie podzielić, trochę na kiblu, trochę w łóżku, trochę w metrze. No i powiem wam tak, Podameron z nowego kanonu nie jest postacią źle napisaną. Nie. On jest napisany przeciętnie w stronę może dobrze. Jest postacią okej, mogę parę cech jego jako postaci i charakteru wymienić, że jest ambitny, czasami lekkomyślny, no raczej myśli głównie o wykonaniu akcji, jest porywczy i tak dalej, ale niestety nie mogę powiedzieć, żeby to była postać, która urywa mi dupę i jest to postać porywająca i na tą cechę niestety troszeczkę cierpi nowy kanon, sprócz może paroma wyjątkami, jaką jest na przykład wspomniana już wcześniej dr Afra, że to jest postać świetnie napisana do A do Z, a Podameron jest po prostu, no Podameron to jest Podameron, no to jest taki narwańczy pilot w służbie ruchu oporu i cały ten komiks, niestety jak kupicie ten komiks to w całości, ten komiks nie jest podzielony na różne historie w całości, tylko i wyłącznie o nim, wiąże się z poprzednimi komiksami, które możecie, nie musicie znać, ale występuje tam pewna postać dziennikarki Suraliny, widzicie, nawet nie pamiętam jej imienia, która wygląda jakby się urwała z Awatara, no i jakby dalej jest kontynuowany jej wątek, ponieważ ona jest dziennikarką, to trochę tam zdradziła ruch oporu, ale potem się przekonała, że jednak nie powinna była tego robić i w międzyczasie Podameron próbuje odbić tam kogoś innego i znaleźć i tak dalej. Tak przeleciałem przez ten komiks, tak aha, no dobrze, czyli ten był zdrajcą, ale teraz zrobimy z niego bohatera, dobra, okej, ta pewnie zginie, okej, zginęła, ten pewnie zginie, zginął, okej, dobra, komiks się skończył i zostałem tak Okej, no jakby, wiecie, Egmont, bardzo dziękuję za wysłanie mi komiksu, ale ja sobie, jak zawsze mówię, zastrzegam prawo do swojej własnej opinii. Ten komiks jest bardzo nudny.
komiks jest bardzo, bardzo nudny i niewiele niestety wnoszący do świata Gwiezdnych Wojen. Niestety. I to niestety jest dosyć kolejna miałka historia, która okej, to się nawet w miarę dobrze czyta, w miarę dobrze, ale też dupy nie urywa. Ale czy tą historię poznacie, czy nie, nic się złego jakby no nie stanie. Jest to po prostu jedna z kilku misji Podamerona i Czarnej Eskadry. No, jakoś bardziej Wedge Antilles i Eskadra Łotrów do mnie przemawiała niż Podameron i Czarna Eskadra, mimo że to jest po prostu toczka w toczkę to samo sklonowane. Więc to takie, okej, kolejna ich wizja, udało się, no wiadomo, bo dzieje się to przed filmami, więc wiadomo, że się uda, ha, ha, ha. I nic tam, po prostu misja dla mnie nowego do tych bohaterów, do tej historii nie wnosi, prócz tego, że o nie, ruch oporu korzysta z takich samych metod propagandy jak najwyższy porządek. Wow, pam pam pam, ale teraz przechodzimy do kategorii książka, tutaj będzie trochę, będzie pozycji, więc ci z was, którzy nie lubią bądź nie potrafią czytać, proszę nie są o przewinięcie dalej. Ale jeżeli lubicie czytać, lubicie książki, no i po prostu umiecie czytać, to jest najważniejsze, to może znajdziecie coś, już się zaplątałem, już spierdoliłem to wejście, przepraszam. W każdym razie druga pozycja od Egmontu to Złota Księga Bajek. To moje przekleństwo niezbyt dobrze koreluje z tym, że przedstawiam książkę dla dzieci, właściwie dla rodziców, którzy mają to czytać dzieciom, ale to nieistotne. Niewiele ta pozycja się różni od bajek pięciominutowych przed snem, wydanych również przez Egmont, aczkolwiek jest bardziej, opasła? Obszerna? Opasła? Ja jestem opasły. Książka może być obszerna? Jest duża, większa, dłuższa. W tej pozycji mamy no, kolejne dużą ilość historii, które są w głównej mierze narysowane. Jest tu niewiele tekstu, także ja myślę, że to jest przedział wiekowy. Niestety to nie jest wyszczególnione nigdzie na okładce ani z tyłu. Myślę, że to jest przedział wiekowy 3-5, 3-6, 3-7, coś w tym stylu. No i tyle. Przechodzi to przez większość epizodów i opowiada pokrótce mniej więcej fabułę filmów. Rysunki są bardzo ładne, także jeżeli macie dzieciaka, to czemu nie? Ja to wszystko zachowuję i ląduję to na półkę u mojego syna. Także, no i przyznam, że jest ładnie wydane. Jak widzicie, elementy się świecą, okładka jest taka na wpół półtwarda. Niestety nie rozumiem, czemu w większości książek z tej serii Egmont ma tendencję do nie pisania ceny z tyłu. Ja nie wiem, ile te książki kosztują, dopóki ich nie zobaczę w internecie. Także nie wiem, ile kosztuje. Niestety. Dziwne. I idziemy dalej, moi drodzy. To sobie na chwilę odłożymy. A ostatnio ktoś spruł się w komentarzach. Właściwie nie jedna osoba, ale kilka, że Dekon, czemu, to już to mówiłem, że czemu recenzuję książki, których nie czytałem, więc dobrze. Pójdę i zrobię w myśl moim widzom, no bo w końcu czemu by nie? I będę, postaram się też mówić o książkach, które przeczytałem. No i przeczytałem, przebrnąłem przez Wielką Ucieczkę, którą też wcześniej już pokazywałem. I tak jak sądziłem, że ta książka jest absolutnie nikomu niepotrzebna, tak też dokładnie było. Jest to historia opowiadająca o młodych przygodach Hana Solo i Kiry, o tym jak dostają pewne zlecenie odnośnie przeprowadzenia transakcji i tak dalej, i tak dalej. I nic absolutnie, kurwa, z tej książki nie wynika. No właściwie nic nie wynika, prócz tego, że Han i Kira na koniec książki się zaprzyjaźniają, w domyśle pewnie gdzieś dalej się w sobie zakochują, choć to też nie jest powiedziane. No i ja się pytam, no na blasterowe błyskawice, bądź na spuściznę Sithów, jak to pada w niektórych książkach, po co to jest wydawane? Po co to te historie są pisane? Dla młodszych czytelników, ale czy młodsi czytelnicy są, nie wiem, ułomni, nie mogą mieć jakichś poważniejszych albo trochę ciekawszych historii? W tej książce trochę się dzieje. Okej, ta akcja nie jest może super kretyńska, ale też jest taka, nie wiem, te oddziały idą i nagle książka się po prostu kończy. Niewiele pojawia się nowych, jakichś ciekawych postaci, jeżeli tak, to i tak umierają albo znikają i tak dalej, i tak dalej. I jakoś po tej książce, dobra, nie jest tak zła jak Kobaltowa Eskadra, bo tamto to jest naprawdę mega shit, ale można było lepiej, można było lepiej. I jeszcze jeden zarzut, który mam już na sam koniec o tej książce, to jest, nie wiem, czy to jest wina tłumaczenia, czy to jest wina tłumaczenia dosłownego, czy to jest wina samego autora, autorki, bo Rae to nie wiem, czy to jest kobieta, amerykańska autorka kobiety, czy to jest sposób pisania i przetłumaczone dosłownie, czy jest to interpretacja tłumacza, ale kiedy do mrocznego tunelu, do groty, gdzie siedzi jakiś dziwny, nieludzki mutant, obgryzający resztki kości zwierząt, który wygląda jakby miał zaraz pożreć Hana na śniadanie i Han mówi, że idzie na Bezczela i to się pojawia ten tekst w książce chyba z 15 razy, że on idzie na Bezczela i Han Solo, mówiący do kolesia, cytuję, siema ziom,
No kurwa mać, no. No po prostu, no kurwa mać. No czy wy widzicie w klasycznej trylogii, jak Harrison Ford opiera się zawiadwiacko o swojego sokoła Millennium, wchodzi księżniczka Leia, a on mówi: fajna dupa. No elo. Pozdro 600, jak tam? Gitara, siema. No kurwa, no po prostu nie dociera to do mnie, no. Jak można popełnić coś takiego, jak można nie zrozumieć postaci, jak można, nie wiem, czy to wino tłumaczenia, nieistotne, ale zabiło mnie to totalnie. Jest, mam jeszcze Muzeum Dusz Czyśćcowych, za które się wziąłem ostatnio. To jest zbiór opowiadań Stefana Grabińskiego. I jakże dziękuję bardzo serdecznie Wesperowi, nie tylko za wysłanie mi tej książki, ale za to, że oni się w ogóle wzięli i przywrócili do życia do tego autora, bo postać absolutnie fantastyczna. Maciej Płaza, który pisze tutaj posłowie, jak i większości książek o grozy od Wespera, nakreśla pokrótce biogram tego autora, a jest to... On tutaj, pan Andrzej Płaza, nie robi tego porównania, ale ja może nad wyrost trochę zrobię, że uważam, że jest to polski Lovecraft. Może troszeczkę nie tak rozbudowany, nie jest tak bogatą twórczością, ale mimo wszystko piszący w podobnym stylu, ale bardzo swojskim, nieco archaicznym językiem, z takim słowotwórstwem poniekąd i tak dalej. Większość tych opowiadań, żeby was nie zmieniła okładka i tytuł, tyczy się głównie kolei. Czyli pociągów, stacji kolejowych, małomiasteczkowych stacji, ludzi pracujących na kolei lub podróżujących. I dokładnie tak jak u Lovecrafta, ta groza tyczy się najczęściej ludzi z jakichś specyficznych, ale dosyć popularnych zawodów, a mimo wszystko wciąż zamkniętych w jakiejś tam swojej sferze, czy właśnie konduktorzy, kolejarze itd., itd. Wszystko się dzieje najczęściej na jakichś malutkich prowincjach, jest ta małomiasteczkowość, piosenka mi się przypomniała, zaraz dostanę wylewu, ale jakby jest ten fajny taki polski klimat, trochę jak właśnie jak u Lovecrafta, ale wiecie, że to się dzieje u nas. Nie tylko fajna zabawa, żeby poznać język, jakim no niegdyś się posługiwano, ale same historie, tak jak też u Lovecrafta, często są dwuznaczne, pozostawiają nas bez odpowiedzi i są po prostu mroczne, groteskowe i no groźne. Generalnie po prostu można się troszeczkę przestraszyć. Znaczy, bez przesady, no ale można. Ale skoro już mowa o Lovecrafcie, to kolejna książka. Oczywiście bardzo serdecznie dziękuję Wesperowi, ja zawsze będę wdzięczny. Jeszcze to, następne książki, z tego co wiem, tak są już wysyłane do mnie, więc bardzo was kocham, Wesper. Mam nadzieję, że też kochacie mnie tak potężnie. Jest to Nemezis i inne utwory poetyckie, czyli zbiór jakby lirycznych utworów Lovecrafta, czyli po prostu wierszy. O tyle fajnie, że pomijając te ilustracje przerywające, wiersze są w polskiej i w oryginalnej angielskiej wersji. I dopiero przeglądając tą książkę i czytając parę z tych wierszy i próbując swoich sił w czytaniu wierszy Lovecrafta w jego rodzimym języku, uświadomiłem sobie, jak bardzo nie znam angielskiego, jak bardzo jestem daleko i jak bardzo skomplikowany był to i jest język, i tak naprawdę zarysowałem tylko powierzchnię jakby wiedzy o tym języku. No ale w każdym razie, no wiele tych... Zakładka mi wypadła, ale to też można pokazać, że do każdej książki z Wespera dostajecie bardzo fajną zakładkę. Taki baja. Te wiersze są, przynajmniej te, które przejrzałem i przeczytałem, są bardzo różne. Jedne to są takie krótkie fraszki, opowiastki mające jakąś tam fabułę, inne to są takie dosyć odrealnione, że tak powiem, pojebane wizje autora. Więc bardziej traktowałbym to jako może nie ciekawostkę, ale dla już naprawdę mocnych fanów twórczości Lovecrafta, bo jeżeli nic nie czytaliście Lovecrafta i to będzie pierwsza wasza pozycja, po którą sięgniecie, no to stwierdzicie, że no kurwa jest ciężko. Jest ciężko. Ale to nie koniec Lovecrafta i nie koniec, moi państwo, klimatów Cthulhu, bo mamy coś jeszcze. Bo oto i trwa właściwie troszeczkę, no trwała, no ale chyba jeszcze trwa, jak to obejrzycie, zbiórka na wydanie 7 edycji gry fabularnej Zew Cthulhu. Ja mam chyba edycję tam
drugą czy trzecią, nie pamiętam, z bardzo dawna temu. Black Monk wydawnictwo wydało za darmo w sieci do pobrania, na przykład jeżeli ktoś chce, tak zwany starter 7 edycji, ale można go też chyba dostać bądź kupić. Szczerze mówiąc, to nie mam zielonego pojęcia, jak otrzymać ten starter, ale można go pobrać za darmo z sieci. Vesper jest patronem tego wydania i całej tej gry. No i gra została już na tam serwisie wspierającym ufundowana, więc doczekamy się pełnoprawnej nowej edycji gry fabularnej w świecie Lovecrafta. Ja osobiście się jaram, bo w Cthulhu bardzo chętnie zawsze pogram, chociaż generalnie sesje w Cthulhu to zawsze według mnie wyglądały, o, bateria mi pada, wyglądały tak, że no, wchodzicie do ciemnego pomieszczenia, w ręku macie tylko lampę. O, okej, no rozglądam się, niewiele widzisz. Podnoszę lampę do góry i staram się poznać pomieszczenie. Widzisz dziwną postać zbliżającą się do ciebie powolnym, monotonnym krokiem. Postać wydaje z siebie zapach zgnilizny i mruczy pod nosem. Oświetlam postać lampą. Rzuć proszę K100. 12. Twoja postać jest w totalnym obłędzie. Oddaj proszę kartę postaci. Dziękuję. Zew Cthulhu. No tak pamiętam większość sesji, także no jest to niewątpliwie fantastyczna przygoda. I to na razie wszystko, moi drodzy, na dzisiaj. Jeżeli położę łapy na grze całej, czyli na podręczniku głównym, to oczywiście z przyjemnością go omówię, także Vesper, szepnij słówko, żeby mi przysłali kopię. Nie? Aj. Także ja bardzo dziękuję za oglądanie. I to chyba na razie na dzisiaj wszystko. Będą nowe gadżety i inne bajery do pokazania w kolejnych vlogach, bo wiecie, zaczął się listopad i grudzień, więc firm nagle musimy opychać prezenty na święta, szukajcie kurwa influencerów, wysyłamy! No i tak to zawsze wygląda, to jest dobry czas żniw, także będzie się działo na grubym vlogu, to na pewno. Także ja bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już niebawem. Papsy! Blelelele.